Cześć, dobry wieczór. Ja się nazywam Marek Tyniec, jak zapewne dobrze wiecie, i komentuję dla Was wydarzenia na Giro i Vuelcie 2020. W tle jest pomarańczowo, słuchajcie, jest pomarańczowo. Bardzo dobry dzień dla drużyny CCC, ale o tym za chwilkę. Oba etapy skończyły się dość szybko i dość wcześnie. Etap Giro został skrócony. Po proteście kolarzy, którzy stwierdzili, że oni niekoniecznie chcą kolejny dzień tyrać w ciężkich warunkach. Oczywiście duża część środowiska kolarskiego jest oburzona. Dyrektor Giro d'Italia jest oburzony, powiedział, że nie wypłaci nagród za dzisiejszy dzień. No, dość taka kontrowersyjna sytuacja. Oczywiście wszyscy wiedzieli, że dzisiejszy etap ma te 250 km. Od paru dni było wiadomo, że będzie nie najlepsza pogoda. Ta pogoda w sumie nie była taka zła, było 14 stopni. Podobno w pierwszej części etapu, którą ostatecznie anulowano, ominięto i peleton został autobusami przewieziony na start 100 km bliżej mety. Podobno tam nie było aż tak strasznie. Podobno też można było próbować negocjować wcześniej i tak dalej, i tak dalej. Jutrzejszy etap, znaczy myślę tak, że ze sportowego punktu widzenia przede wszystkim na tak długim dniu i ciężkim jednak w mieszanej pogodzie, gdzie był porywisty wiatr, gdzie być może faktycznie były jakieś dziury, mogły się zdarzyć kraksy i tak dalej, ucierpiałby jutrzejszy etap, bo jutro, mimo że peleton nie wjeżdża do Francji i mimo że nie jedzie przez te największe przełęcze, mamy 190 km, trzy przejazdy przez Sestrier, trzy podjazdy, 3200 metrów przewyższenia i fajnie, jeżeli tam będzie faktycznie dobre ściganie. Myślę, że po kolejnych 6,5 godzinach na rowerze to byłoby bardzo mocno utrudnione. Tak naprawdę oczywiście pojawiały się jakieś wątpliwości związane na przykład z bezpieczeństwem kolarzy w kwestii COVID-u po wizycie na Sycylii, gdzie tam na przykład no, nie był do końca stosowany jakiś reżim sanitarny. Generalnie to jest tak, wszyscy grają do jednej bramki i oczywiście ani kolarze, ani drużyny nie chcą iść na wojnę z organizatorami drugiego największego wyścigu na świecie. W związku z tym te ewentualne wątpliwości są zawsze tonowane. Natomiast sami widzieliście, a jeśli nie widzieliście, to słyszeliście to czy w moich komentarzach, czy czytaliście jakieś wypowiedzi zawodników. Ten wyścig ma bardzo wiele niedociągnięć, dzieją się różne rzeczy. Zabezpieczenie w pierwszej fazie wyścigu samych tras nie było zbyt dobre, helikopter przewracał barierki, niektóre finisze nie były zbyt dobrze zabezpieczone i tak dalej, i tak dalej. Do tego wszystkiego to, że zawodnicy rywalizują na ekstremalnie trudnej trasie i faktycznie jeżdżą po 5000 metrów przewyższenia kilka dni z rzędu, te etapy mają po 6-6,5 godziny, grupę to jedzie prawie 7. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, że pomiędzy etapami są bardzo długie transfery, w związku z tym oni nie mają czasu na regenerację. Tak naprawdę ich dzień zaczyna się o 6, kończy się o 22 albo o 23. Trzeba pamiętać, że oprócz kolarzy tam są jeszcze kierowcy autobusów, mechanicy i ci wszyscy ludzie są ekstremalnie zmęczeni i choć dzisiaj nie było powodu, by jakby anulować czy skracać ten etap ze względu na tak zwany protokół ekstremalnych warunków pogodowych, to myślę, że dla bezpieczeństwa wszystkich dobrze się stało, że ten etap został skrócony. Oczywiście jacyś tacy twardziele, często starszej daty, jakby nie mam nic przeciwko doświadczonym komentatorom czy byłym zawodnikom, którzy no, rywalizowali często w dużo cięższych warunkach, na gorszym sprzęcie, w gorszej odzieży i tak dalej, spali w gorszych hotelach. Natomiast świat się rozwija i dbanie o bezpieczeństwo, o warunki pracy, bo trzeba pamiętać, że kolarze, mechanicy, kierowcy, dyrektorzy sportowi, którzy też te bardzo długie godziny spędzają w samochodach za kółkiem. No bo wyobraźcie sobie tak, że dyrektor sportowy jedzie w pełnym napięciu 6,5 godziny za peletonem, musi dojechać na etap, musi wrócić, więc spędza, nie wiem, 12 godzin czasami za kółkiem. I jak może być zachowane bezpieczeństwo w takim wyścigu? Więc myślę, że mimo różnych tutaj argumentów i kontrowersji, że stało się dobrze.
A ze sportowego punktu widzenia była ucieczka dnia duża, próbowają gonić Bora, już była minutka tylko do tej dużej ucieczki, natomiast Bora w pewnym momencie się wycofała, nikt jej nie chciał gonić, no i ucieczka dojechała, a z ucieczki 20 km przed metą zaatakował ten miły pan, który się cieszy w tle, Józef Czerny, Czech z drużyny CCC, odniósł pierwsze zwycięstwo etapowe w wielkim turze dla drużyny CCC. Podobno to jest bardzo miły gość, po pierwsze, bardzo fajny człowiek. Po drugie, no, drużyna CCC no, cieniowała, tak? Były problemy z wynikami i w samej końcówce jej funkcjonowania mają piękne zwycięstwo. Gratulacje dla Józefa Czernego. To na pewno pomoże mu w karierze, bo zwycięstwo na wielkim turze, na tak ciężkim wielkim turze, jak tegoroczny Giro, jest niezmiernie cenne. Może to będzie jego największe zwycięstwo w karierze, a może, kto wie, teraz będzie ich odnosił więcej. Także wielkie gratulacje. Z drugiej strony mamy Jakuba Mareczko, który na etapie Vuelty, który zakończył się jednym z nielicznych, jednym z czterech płaskich etapów na tej Vuelcie zaledwie, więc sprinterzy mają bardzo niewiele szans. Świetnie sobie poradził, był trzeci. Zwycięzca etapu z kolei Sam Bennett. Niewiele z Jesperem Philipsenem zwyciężył. Warto powiedzieć, że Bennett zakończył Tour de France zwycięstwem i zieloną koszulką i otworzył jedną z nielicznych szans na Vuelcie również zwycięstwem, więc to jest rzecz bardzo duża. No a Jakub Mareczko naprawdę na tym niebezpiecznym, krętym, trudnym finiszu, wariackim, prowadzącym lekko w dół. Mnie się ta trasa nie podobała. No, na szczęście było bez kraks, a mogło być. I no, niekoniecznie takie finisze powinny być, tak powinny być układane finisze. Na szczęście, tak jak mówię, nic złego się nie stało. Jakub Mareczko odnalazł się również pod sam koniec kariery w CCC. Jestem bardzo ciekaw, co będzie dalej. No i sama drużyna CCC, myślę, że korzystając z faktu, że etapy były spokojne, to kilka słów można wspomnieć o tym. Kończą swoją obecność w Porturze. Dariusz Miłek się wycofuje. Myślę w związku z tym, że nie wykorzysta marketingowo tych sukcesów, dobrej postawy swoich zawodników, ponieważ niestety przez cały czas swojej obecności w Porturze tak naprawdę no, ci kolarze gdzieś, oczywiście była produkcja treści w social mediach, od takiej strony stricte kolarskiej marka CCC była obecna, natomiast kolarze nie byli obecni w marketingu drużyny CCC. No i myślę, że skoro drużyna kończy, Dariusz Miek kończy współpracę, to nie będą jeszcze przez te kilka tygodni obecni, a szkoda, bo to generalnie stracona szansa, dlatego fajnie, że chociaż sami zawodnicy dla siebie, dla drużyny, dla swoich współpracowników jadą dobrze. No i tyle, słuchajcie. Jutro na Vuelcie etap górzysty, natomiast na Giro spodziewajmy się walki o sekundy, ponieważ Gegenhardt, Kelderman i Hindley są bliziutko. No i zobaczymy, co się wydarzy. Zobaczymy, jak Rafał Majka poradzi sobie, bo miał wczoraj kryzys. Zobaczymy, czy dzisiaj odsapną, czy jego układ pokarmowy doszedł do odpowiedniego stanu i Polak jeszcze powalczy. Także dziękuję Wam bardzo i do usłyszenia jutro. Cześć.